Zasady ruchu obowiązujące na ulicy Falka w Suwałkach sprawiają kierowcom sporo kłopotu. Ta niewielka uliczka znajduje się w strefie zamieszkania i obowiązują na niej szczególne zasady. Jakie? Oto krótka instrukcja od eksperta, zastępcy naczelnika suwalskiej drogówki, podkomisarza Andrzeja Kryścia. Ulica Falka jest to droga oznaczona znakami strefy zamieszkania. Znak wjazdu do tej strefy jest to znak D40. Wyjazd, koniec strefy zamieszkania jest to znak D41. W strefie zamieszkania obowiązują trzy przepisy warunkowe, które określają warunki poruszania się na tej drodze. Pierwszeństwo na tej drodze oczywiście mają osoby piesze, mogą chodzić całą szerokością jezdni. Drugi element jest tej drogi, iż pojazdy powinny poruszać się tą drogą z prędkością do 20 km na godzinę w strefie zamieszkania i pojazdy w strefie zamieszkania parkują w miejscach wyznaczonych. Tyle mówią przepisy o strefie zamieszkania. Sen z oczu kierowcom użytkującym ulicę Falka spędza ustalenie pierwszeństwa przejazdu. Jakie zasady tu obowiązują? Biorąc pod uwagę drogi dojazdowe tutaj na ulicy Falka, tak jak widzimy tutaj, kierujący jadący drogą powinien ustąpić na zasadzie prawej strony, prawej ręki. Powinien ustąpić dla pojazdu jadącego z prawej strony. W praktyce. Jesteśmy na nowo wybudowanym wyjeździe spod szeregu podwórek posesji i chcemy wjechać, tak jak teraz ten samochód, chcemy wjechać na ulicę Falka. Czy ten samochód, który za mną jedzie, ma pierwszeństwo wjazdu na przejazdu tą drogą? Tak. Ten samochód, który wjeżdża właśnie na tą ulicę, ma pierwszeństwo przejazdu. Pojazdy jadące, powiedzmy, z tej strony od ulicy Wyszyńskiego powinny ustąpić pierwszeństwa. Podobnie pojazdy jadące z przeciwnego kierunku od strony ulicy Pułaskiego. Dokładnie. Z tej strony również pojazdy jadące od strony Pułaskiego w kierunku Wyszyńskiego mają obowiązek ustąpić dla pojazdów, które będą wyjeżdżać z tej drogi. Czy w pańskiej ocenie taka organizacja ruchu w tym miejscu jest właściwa? Czy nie warto byłoby jednak udrożnić ulicę Falka, a ustawić jakieś znaki na tych poszczególnych wyjazdach, bo ich tutaj wzdłuż tej ulicy jest kilka? My jako policja skierujemy wniosek do zarządcy drogi o oznakowanie prawidłowe parkingów, które są tutaj troszeczkę dalej umieszczone. Niektóre są parkingi oznakowane, niektóre nie. I też zgłosimy takie zapytanie na temat statusu tej drogi. Czy to jest droga wewnętrzna, czy to nie jest droga wewnętrzna. Jeżeli jest droga wewnętrzna, to powinna być też oznakowana. Tak więc reasumując, droga wyglądająca na główną, główna nie jest. Na skrzyżowaniach obowiązuje zasada prawej wolnej. Pierwszeństwo bezwzględne mają piesi, którzy mogą poruszać się całą szerokością jezdni. A kierowcy mogą tu jeździć, ale z prędkością do 20 km na godzinę i parkować wyłącznie w zatokach, czyli miejscach do tego przeznaczonych. Póki co wraz z policją oczekujemy na informacje, które mogą znacząco zmienić organizację ruchu na Falka. Do tego czasu jednak zapomnijmy o złych nawykach i trzymajmy się przepisów prawa o ruchu drogowym. Oszczędzi to kłopotów, pieniędzy i zdrowia.